W niedzielę 11 września odbyła się 8. edycja akcji Wariacje na 4 łapy. Organizatorem wydarzenia był Miejski Zarząd Usług Komunalnych we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Gliwicach. Impreza była sfinansowana z budżetu miasta Gliwice. Przyjechaliśmy z naszymi psami i kotami, żeby je pokazać mieszkańcom Gliwicy, nie tylko. Oczywiście oprócz szeregu atrakcji takim naszym celem głównym i motywem przewodnim są adopcje bezdomnych zwierząt. To jest najważniejsze w dniu dzisiejszym. Pracownicy i wolontariusze gliwickiego schroniska prezentowali psy i koty, które szukają nowych domów. Każda osoba zainteresowana adopcją zwierzęcia na miejscu mogła dowiedzieć się wszystkich potrzebnych informacji. Ale nie tylko. Na wszystkich, którzy postanowili pojawić się w Parku Chopina, czekało mnóstwo przygotowanych atrakcji. Pokazy psich umiejętności, czyli wspaniali młodzi ludzie, którzy odstawiać będą naprawdę popisowe numery ze swoimi psami, które szybko się uczą i pokazują, czego pies potrafi się nauczyć naprawdę w krótkim czasie. Przewidzieliśmy spotkanie z lekarzem weterynarii, jak również spotkanie z panem Jackiem Gałuszką z Wesołej Łapki, który może nam udzielić różnych porad związanych z naturą psią, z ich zachowaniem. Jeżeli ktoś chce, może obdarować nasze schronisko karmą. No bardzo fajnie, że takie imprezy są organizowane, ponieważ to jest zawsze szansa na znalezienie rodziny dla takich piesków. Myślę, że można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy na temat psów też, spędzić fajny dzień ze swoim psem. Można pooglądać pieski ze schroniska, można ewentualnie przygarnąć, można się pobawić, dokarmić, więc fajna impreza. Co roku jestem uczestnikiem. Też przykładam się, że tak powiem, jakąś karmę przynoszę. Bardzo pozytywnie, jeżeli o to chodzi. Po pierwsze, spotykają się tutaj ludzie ze zwierzętami, nie tylko ze schroniska, ale także z własnymi zwierzętami. Pierwsze co, jak przyszłam, był pokaz piesków do adopcji, więc to mówię, to jest zawsze ta taka najbardziej wzruszająca część, bo całą historię się poznaje psów. No bardzo fajnie, fajne konkurencje i no, podobało nam się bardzo. Super były wyścigi piesków. Super emocje i fantastyczny pokaz tego, że nawet kundelek potrafi się nauczyć przeróżnych sztuczek. Fantastyczne przedsięwzięcie przede wszystkim też dla dzieci, żeby nauczyły się tej empatii. My jesteśmy za, a szczególnie, żeby dzieci uczyć również od małego miłości do zwierząt i że warto pomagać. No, że ma się dobre życie do zwierząt, że są bardzo dobre psy, fajne, ciekawskie i no mi się bardzo podoba. Myślę, że generalnie takie imprezy organizowane przez miasto powinny być jak najczęściej. Jestem za i oby jak najczęściej się to odbywało. Myślę, że jedna z najlepszych. I miejsce, i czas, i zresztą jak widać, wszystko się udaje. Fajne zapachy. Tak, wolno od pleców, brawo! Udało się, super! I to był Dingo!